było, to ty opowiadaj teraz w tym tygodniu. Witam cię, szanowny widzu. O, teraz by była awaria. Witamy cię na naszym projekcie. Kolejny tydzień, kolejna środa dla ciebie, bo teraz to oglądasz. I kogo jeszcze witamy? Witamy Sebastiana i Piotrka, który z nami teraz działa. Także w tym tygodniu, wczoraj zaczęliśmy od wyburzania przedniej ściany. Sebku, jakbyś mógł obejść i pokazać, co tu się stanęło. Czekaj, muszę cię nie tracić z tego, z kadru. Możesz. Bo ty jesteś dzisiaj tutaj najważniejszy w tym tygodniu. Gwiazdorem. Na Mazurach gwiazdor przychodzi na święta. Mhm. Dobrze, jakbyś mógł wycofać i pokazać ładnie, jak tu ściana wygląda. Ma tam na 0,5? Czy na czym to kręcisz? Mam tak, że widzę wszystko tutaj, co tak? się dzieje. No to bardzo ładnie. Telefony widzę to, co muszę widzieć, żeby za dużo nie widzieć. O. Dobra, w każdym bądź razie gość od stali, Paul, po polsku Paweł. Paweł już do nas pędzi. Już nam tam pospawał stal, którą będziemy tu wstawiać. Wstawiać. I mamy nadzieję, że to będzie dzisiaj wstawiona stal. Być może nam się uda obmurować, bo tam będzie taki plate, nie wiem jak się nazywa. Wstawiony z tyłem będzie stal, pod tylną ścianą, pod przednią ścianą będzie plate. Trzeba będzie odmurować tam tych 6 cegiełek, które spadły. I następnie jutro będziemy mogli pozbyć się wszystkich podpór, usunąć wszystkie podpory. I planujemy jutro zacząć lać beton. Sebastian z Piotrkiem już właśnie lecą z tematem. Chodź, wejdź do środka z powrotem i pokaż, jak tu rozwijacie ładnie. Mieliśmy dzisiaj lać beton. Membranę. A dlaczego nie lejemy? No, dzisiaj nie lejemy betonu, bo mamy innej roboty dużo. No i pada deszcz. I leje nam za koszulę, więc. Że rozwijamy z Piotrusiem tu membranę. Tu z tej strony zaraz dotniemy. Tak samo skończymy tu gdzieś w tym miejscu, bo trzeba pierwsze zrobić ze stalą. No. Potem. A Marek co robi? Wyrywa to, co miało być wyrywane w pierwszy tydzień, nie? Oczyszcza gwoździe, bo ktoś robił i poszedł co innego robić i zapomniał dokończyć pracę swoją. Nie będę pokazywał palcem kto. Pozdrawiamy i mamy nadzieję, że dotrzymacie do końca tego odcinka. Jak nie dotrzymacie, to nie dotrzymacie. No. A dla tych, którzy jeszcze nie subskrybują, to zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. I pozdrawiamy. Dobra, lecimy z robotą. Dobra, bo nagrywam, Marek. Okej, okay. Dobry dzień ludziska, mamy środę, w poniedziałek nic nie nagraliśmy, wczoraj nagraliśmy tylko to, co przed chwilą widzieliście. Udało się stal wstawić, obmurować, a dzisiaj zabieramy się za podłogę, dwie betoniarki, materiał przywieziony, Piotrek już tam szykuje, Marek obcinek szykuje wodę. Masz? Obcinek do miedzi na 15 jest tutaj i jest u góry na parapecie. Gdzie? Na parapecie u góry. Tutaj i u góry? U góry na parapecie. Pan mówi, że jest tutaj. Mówię, tutaj w domu. Musimy sobie pociągnąć wodę stąd na zewnątrz. 15. Kurka. Ując, bo Marek mi przerwał. Marek tu rozkłada rurkę na wodę. Dlaczego to robię? Sebku, wytłumacz. Żebyśmy mogli mieć wodę do betoniarki na zewnątrz. Gdyż ponieważ azalisz. Piotruś, wepchniesz tą rurkę tam przez dziurę? Nie, ja to sobie wyciągnę. No dobra. Czyli robimy taki temporary kran na zewnątrz. Jedna betoniarka pożyczona z plastikowym tym bębnem. Zobaczymy, jak się to będzie robiło w tym. Dajcie znać w komentarzach, jak ktoś już robił z plastikowym bębnem. Tu wszystko gotowe też. Laser załączony, żebyśmy wiedzieli, czego się tu trzymać. I co, 3 godziny i powinno być gotowe, nie? Myślę, że 3 może nie, ale 5, to 2 betoniarki. Dobra, tyle.
Dobra, moi drodzy, sorry, że jest głośno, ale dwie betoniarki chodzą. Progres jest taki, tu jest wylane aż dotąd, do supa. Tutaj Marek działa prężnie z Piotrkiem. A w tym pomieszczeniu już zrobiłem takie szlaczki, prowadnice do poziomu i sobie między to wlewamy trochę rzadsze jeszcze i ściągamy. To jest tylko betonowa wyleczka pod izolację. Także to nie musi być jakieś idealnie zatarte i ten, ale i tak myślę, że wychodzi bardzo dobrze. Tam jak zawsze. Dobra, lecimy dalej. Au. Do końca wylane już. Piotruś już tutaj czyści sprzęty. Betoniareczka wymyta. Trzeba ją oddać, bo ta była pożyczona. Ciekawostka, ma plastikowy bimben. Spisał się, pierwszy raz taką widzieliśmy. Widziałeś kiedyś, Piotruś, plastikowy bimben w betoniarce? Plastikowy bęben kiedyś widziałeś? Nie. Ja też nie. No i tyle. Stal wstawiona, to już wam pokazywałem. Teraz pozostało tylko, żeby znowu kontrol budowlana przyszła, sprawdziła, czy jest ok. Tak, przyszli sprawdzić tamte stale. No i tyle. Tutaj wam pokażę, jak to wygląda w pokoju. No, tu już mało co przez szybę widać. Ale trzeba będzie troszkę to podlać później wodą, żeby nam to nie popękało. No i co, w przyszłym tygodniu będziemy na to kładli izolację, a potem Kamil będzie robił podłogówkę na izolacji, rozkładał, a my będziemy w tym tygodniu jeszcze tamto okno musimy zamurować, u góry musimy, tam jest taka szafka, gdzie był kiedyś zbiornik na wodę, to musimy ją rozwalić, tam jest poręcz zrobiona z płyty gipsowej, to też musimy rozwalić, także w tym tygodniu jeszcze taka przygotówka troszkę. No i Kamil rozłoży podłogówkę. Czekajcie, odwrócę scenarii. Kamil rozłoży podłogówkę. My potem wylejemy screed na górę. Taką specjalną zaprawę, na to nie screed, tylko taką specjalną zaprawę do podłogówki. To nam już przywiozą w betoniarce takiej małej. No i będzie pierwszy etap skończony. Na tym się kończy pierwszy etap. Stawienie stali, wyburzenie wszystkiego, wywalenie wszystkiego z domu i zrobienie samopoziomu. Znaczy podłogówki, nie samopoziomu. Dobra, tyle. Dobra ekipa, mamy czwartek rano. Jesteśmy pod Travis Perkins, naszym sklepem ulubionym. Musimy trochę parę bloczków zabrać. Tu jest Piotruś, przywitaj się, Piotruś. Dobry. Piotruś dzisiaj nie jest zadowolony. O czym marzysz, Piotrek, żeby coś się wydarzyło? Żeby nie można tam było wejść, było miękkie. Żeby można było iść do domu. Mhm. Troszkę zajechani jesteśmy po wczorajszym wylewaniu. Także dobra, zobaczymy. Idziemy ładować materiał. Witam cię szanowny widzu. Kolejny dzień naszej pracy. Wczoraj tutaj po południu skończyliśmy wylewać płytę. Podkład płyt, izolację, wszystko wylane, dumpproof membrane, folia wyciągnięta wysoko na mury, żeby wilgoć nie ciągła do domu, aczkolwiek muszę powiedzieć, odkąd od 8,5 roku robimy w Anglii budowlankę, to jest chyba najbardziej suchy dom, najsuchszy dom, w jakim pracowaliśmy i w jakim byliśmy. Tu Piotruś już zdążył usunąć okno. Jedno, drugie, te okna idą do zamurowania. A już niedługo, w przyszłym tygodniu, wpada do nas Kamil, nasz hydraulik, i będzie tu rozciągał podłogówkę. Tu będzie taki, w tym miejscu będzie boiler room, to wszystko będziecie widzieć już w następnych odcinkach. A plan na dzisiaj, zamurować te dwa okienka, zerwać resztę sufitu na całości na kuchni, ponieważ stal, którą zaprojektowali nasi inżynierowie, przestaje jakieś 7-8 cm poniżej aktualnego sufitu, więc właściciele stwierdzili, żeby chcieli, żebyśmy mogli to nakręcić jeszcze drewno, listwy, obniżyć ten sufit i zrobić to wszystko do poziomu tej otóż belki. Więc tak to zrobimy. I poza tym jeszcze, to nie tylko dlatego, to nie jest jedyny powód, dla którego będziemy zrywać sufit, ale jak widzicie, między poziomami w domu, w budynku nie ma żadnej izolacji, więc i dźwięk, i ciepło podróżuje sobie swobodnie. Dźwięk podróżuje w dwie strony, ale ciepło podróżuje, ucieka nam do góry, więc chcieli, żeby to zaizolować, więc będziemy
tam ładować wełnę mineralną czy watę mineralną, jakkolwiek, i w tym pokoju, i w tym korytarzu, i w tym pomieszczeniu tak samo dzisiaj będziemy zrywać. Dzisiaj jest czwartek, to będzie zerwane i teraz na górze mogę wam pokazać, co będziemy działać. Piotrek, powiedz cześć. Cześć. To się chcą pozbyć i to się chcą pozbyć nad schodami. Tu była stary tank. To będzie do rozbiórki, tego się chcą pozbyć. I tego małego tu pomieszczenia, czy też to był domek dla cylindra do bojlera na gorącą wodę. Więc to będzie, to wyrywamy, sufity na dole zrywamy, zamurować dwa okna. I tu jeszcze mam taki schodek sypialni, który był nad sufitem, nad schodami, ale teraz, że się nam obniżył lekko sufit przez tę stalową belkę, to tamten schodek prawdopodobnie będziemy mogli usunąć. Taki plan, ile się nam dzisiaj uda zrobić, zobaczycie po południu. Albo, no, działamy, nara. Jaki zrobiliśmy? Bo godzina jest za 25, 16:40, inaczej mówiąc, i przed chwilą widzieliście, co mieliśmy zamiar zrobić, a teraz wam pokażę, co się udało zrobić. Okna zamurować i kominek, o którym zapomniałem, też zamurować. I okna, bo to jest ściana zewnętrzna. Pięknie Sebek tu zamurował z dwóch stron. Szkoda, że takie wielgotne te pustaki. Mokre te pustaki, nie wiem, czy to był taki gazobeton. Napiszcie w komentarzach, czy taki właśnie gazobeton można stosować na zewnątrz, żeby zamurowywać ścianki. Plan był, żeby zerwać ten sufit do końca. I voilà. Tak się też stało. Voilà. Tu jeszcze jakieś tam trochę rury szły, jakieś tam kable, więc to też się usunęło już. Przygotowania pod hydraulika. Tu sufit w tym pokoju, w tym pomieszczeniu usunięty również, wyczyszczone wszystko, kable usunięte, rury usunięte, przygotowane wszystko dla elektryka i dla hydraulika. No i teraz pudełko pomarańczowym tam na oknie. I tu teraz była barierka koło schodów, którą widzieliście. O kurde, bym teraz tam. Tu była barierka, która została dzisiaj usunięta. Pokaż tą ścianę. Tu był ten właśnie taka szafa, czy cokolwiek by to nie było. Małe pomieszczenie na tank, na ciepłą wodę. Na zbiornik, na ciepłą wodę. Na zbiornik, o właśnie zbiornik. Ściankę pokazałeś? No, ścianka tutaj na takiej beleczce stoi. Znaczy, poruszaj ładnie. Nie stoi. Znaczy, wisi w pół. Ścianka, przepraszam, wisi w powietrzu. Ścianka wisi w powietrzu, bo belka jest, ale nie wiem po tak co. Raczej się nie opiera. O, tak troszkę, ta belka też tak średnio zabezpieczona, więc... Dobrze, żeby tam stal zrobili. A to zostało tak. No. To nic, to wszystko się kupy trzymie. To tutaj jasne, trzymie tak. Ta futryna, tylko jej nie zmieniać. Czyli ta cała ściana w sumie tak opiera się na tej futrynie. A futryna jest, czyli tak gwoździami. I tutaj dwa gwoździe są w rogu i to jest wszystko piękne. Co, jest dobre. Tyle, i co jeszcze było dzisiaj zrobione, Sebku? Mów do mnie. Chyba wszystko powiedziałeś. Chyba tyle, nie? Posprzątane, wszystko wyrzucone na zewnątrz, wyniesione. Więc troszkę pupa gruzu nam znowu tam rośnie. Piotruś pije wodę z mojego kubka, tak by swojego nie mógł użyć, no ale to nic, wybaczam mu. To nie jest. Piąteczek, piątunio, piątek, czy jak się to mówi. Podejście numer 2, bo się mi głos nie nagrywał. Co? Wczorajszy progres widzieliście? Widzieliście, dzisiaj luźny piątek. Nasi kochani widzowie, dla tych z was, co jeszcze nie kliknęli suba, to zapraszamy.
bo jednak statystyki robią swoje i pokazują, że... Ostatnio opadły statystyki po naszej przerwie. Po naszej miesięcznej przerwie to troszeczkę statystyki padły, ale jednak nasi widzowie większość... Główni zostali. Główni zostali, ale większość tych, co ogląda, to jednak nie subskrybuje. Także jak możecie, jak chcecie, to wrzucicie tam suba. Piotrek, jak ci tam idzie? Zapraszamy. Ciężko. Fajnie. Piotrek siedzi Sebek, w ubikacji. Sebek przerywa. Piotrek, zobaczę tu przez dziurę w podłodze, może cię będzie widać. Ja pinkolę, Sebku. Dobra, weź to. No, żartuję. Nie widać go. Plan na dzisiaj. Plan na dzisiaj jest taki, że tu mam jeszcze jeden legar podłogowy, czy jednego joysta po English, którego musimy dołączyć do tej stali, ponieważ tej stali tu prędzej nie było jeszcze, a teraz już jest i teraz to trzeba skręcić. Druga rzecz, którą trzeba, to tamtą, co wczoraj widzieli, tamtą piękną, tak, wczoraj podkręcić przed chwilą widzieliście, tamto trzeba podkręcić. Powypełniać dziury. To pozaciągać takim bondingiem, takim lekkim. Zaprawą do takich głębszych dziur. O. Lekką, która nie wypada. Poczyścić to wszystko, przygotować to pod tak zwany plaster. Na pędziałek. Czy też pod angielską gładź bezpyłową. Tak. I do domu. Bo uzupełnić podłogę, bo dosyć dużo tej podłogi już możemy uzupełnić. Zostawimy tylko jedną dechę obok ściany, bo jak wpadnie do nas tu elektryk, to na pewno będzie ciągnął druta. Będzie ciągnął druty tu po ścianach, kable. I to jest następna rzecz. I myślę, że następną rzeczą, którą musimy zrobić, to wycenić jeszcze parę robót dodatkowych schody od klienta. Ponieważ ta stal była dodana, pozwól, że wytłumaczę. Ta stal była dodana, a że jest dosyć wysoka, ma 10 inczy, czyli chyba około 25 cm wysokości. To by było, jakbyś to zaprezentował. To się nam obniżyła. Obniżyły schody. Headroom się nam obniżył. To jakbyś schodził, to walisz głową. No, a wcześniej ta stal była gdzieś. To było drzewo, tylko nie stal. Nie dość, że dotąd, to jeszcze schodziło tak. No. Tak. No, bo ten joist tu przechodził. No. Więc tu było pięknie, nic nie przeszkadzało. Więc teraz musimy, jedyną opcją jest to, żeby obniżyć ten kawałek podłogi tu, tak zwany landing. Obniżyć go tu, jak te kreski widzicie. Do kreseczki. I całą klatkę schodową, całe schody obniżyć w dół i będą schodziły niżej. Niżej właśnie. A tam u góry będą mieli między dwoma podłogami taki landing właśnie, nie wiem jak to się nazywa, korytarz. Schodek. Schodek taki, no. Będzie schodek w lewo, schodek w prawo. I tyle. Często właśnie w angielskich domach taki schodek jest, przez to, że potrzebują miejsca na główkę. A i wczoraj jeszcze był ten inspektor budowlany. Jest bardzo zadowolony z naszej pracy, także możemy działać dalej. Dostaliśmy zielone światło, jak zawsze. Czyli nie robimy aż tak źle. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii, wszystko jest zrobione porządnie, profesjonalnie. Au. Tak jak to wymagają tak zwane building regulations. Dziękujemy, że z nami jesteście. Damy wam znać, co się nam udało zrobić, co zrobiliśmy. Jeszcze za chwileczkę. Za chwilę to zobaczycie. I tyle. Nara. Pamiętajcie o tym subie. No. Wiertełko było fajne. Pokaż wiertełko. I co chcesz wywiercić w stali tamtej, tak? Żeby tą podłogę połączyć. Gdyż zapomnieliśmy powiedzieć naszemu gościowi od stali, żeby nam to rozwiercił. Zobaczymy, czy to pójdzie. Psikasz jeszcze na wiertło, czy psiknąłeś już? A, przy okazji możemy podziękować tutaj za psikacz. Dzięki, Marcin. Właśnie się wykorzystuje. Tam już jest psiknięte, jeszcze na wiertło i... Teraz mi tu będzie ciemno. Kurna, nie widzę nic. Z tej strony by mi się pokazać, jak się sypią wióry. Mury się sypią. Co? Mury. Idzie. Idzie, ale nic nie niesie. Idzie.
Może by ciknąć jeszcze, co? O kurde, uciekać, bo Piotrek używa gwoździarki. O kurde. Trzeba uważać, bo jak Piotrek strzela, to może gwóźdź w mózgu wylądować. Chcesz psikać, Maro? Marek, masz. Niekoniecznie, no ale... Tak, tak, psikaj już tam. Przeszło. Patrz, już dwa przeszły. No ale jeszcze więcej trzeba. No, tak, tak. A to jest... Na M, to mamy M16, nie? Może trzeba by zmienić na mniejsze. No musi być, nie? Kiedyś to powiem, że musi. No teraz już nikt nam nie powie, no ale lepiej... Patrz, jaki koń szpilet dostali. To wiesz, to jest zajebiste. Gdzie go kupiłeś? Z tej strony chodź. Gdzie go kupiłeś? Nie wiem. Nie, to nie z Lidla? Z czego? Z Lidla. Chyba nie. No zobacz, chyba. No patrzę się, nie? No. Tylko, że będziesz musiał z drugiej strony to samo powtórzyć, nie? Nikt mi nie powie, że to nie zajebiste wiertło przez taką grubą stal. Dobra, złom odzyskany, a jestem tutaj z Piotrusiem. Zobaczcie, co Piotruś tu robi. To, co wczoraj wymurowałem, on zaciąga jakimś siuwaksem. Co to będzie, Piotrek? Co? Ty jesteś tynkarzem czy plastrażem? Masz tynkarz akrobata. No, no bardzo ładnie. Nie no, żarcik, Piotrek zaciąga wszystkie te dziury, które tutaj są, bo będziemy to plastrować w poniedziałek, więc to musi być zaciągnięte. To by przygotować dla hydraulika, bo tutaj pójdzie, tutaj będzie, jak to się nazywa od podłogówki, flansza taka z pompą, rozdzielacz, chyba tak, poprawcie mnie w komentarzu, bo nie pamiętam po polsku, jak się to nazywa, manifold po angielsku. No i tyle. Musi być ściana ładnie przygotowana, żeby mógł tu podłogówkę zrobić. Manifold pójdzie tutaj i rozdzielacz i potem jak będziemy tutaj budować dobudówkę przyszły rok, styczeń, to będziesz mógł już wyjechać z rurkami do tej dobudówki, która tutaj będzie. A tutaj macie odpowiedź na to, dlaczego użyłem pustaki. Gdyż to będzie ściana wewnętrzna, więc mogłem użyć tych pustaków. A niektórzy by mi już od razu pisali, o, użył pustaki zamiast cegły. Co za kaszana. Na TikToku dodałem, już mi wszystkie mądre głowy tam piszą, że nie powinienem tych pustaków używać, bo to są pustaki do wewnątrz i tego się nie używa, a w ogóle to powinienem użyć cegły. No i fajnie.